W sobotę nowy sezon rozpoczną piłkarze Radomiaka. Radom ekipa Dariusza Banasika zmierzy się przed własną publicznością z GKS-em Tychy. Przypomnijmy, że w zespole doszło latem do kilku zmian kadrowych. Z radomskim klubem związali się Maciej Górski, Korona Kielce, Mateusz Lewandowski, Lechia Gdańsk, Dawid Abramowicz, GKS Tychy, Mateusz Cichocki, Zagłębie Sosnowiec, Kacper Pietrzyk, Olimpia Grudziądz, Mateusz Michalski, Widzew Łódź, Damian Nowak z Kraczem Stochowa, Hams Faradzi, Hull City i Marcin Kruska, Polonia Warszawa. Zespół opuścili natomiast Jakub Wawrzyk, Arka Gdynia, Dawid Jabłoński, Olimpia Elbląg, Peter Mazan, FK Pochronie i Jakub Rolinc, SK Prostechow. Na pewno jesteśmy zadowoleni z tej pracy, którą wykonaliśmy. Oczywiście musi to się gdzieś przełożyć na wyniki w lidze. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no ja jestem też ze swojej strony bardzo zadowolony tutaj, jeżeli chodzi o władzę klubu, bo sporo zawodników, których chcieliśmy, pozyskaliśmy. Także uważam, że zespół został solidnie wzmocniony, jeżeli chodzi o przygotowania do rozgrywek pierwszej ligi. Jedyna kwestia w tej chwili jest taka, że no potrzebujemy troszeczkę oczywiście też czasu, żeby to wszystko zaczęło dobrze funkcjonować, żeby ten zespół został dobrze zbudowany, rywalizacja na niektórych pozycjach i mam nadzieję, że z jak najlepszym rezultatem będziemy w tej pierwszej lidze się w tej chwili spisywać. Zespół w trakcie okresu przygotowawczego rozegrał 6 meczów sparingowych. Wygrał z Wisłą Sandomierz 4-0, zremisował z ŁKS-em Łódź 2-2 i Górnikiem Łęczna 0-0 oraz przegrał z Wisłą Kraków 1-2, Stalą Mielec 0-2 i Legią Warszawa 0-5. Te sparingi, które rozgrywaliśmy, w większości to były bardzo dobre zespoły. Ja bym od razu wystrzegał się jakiegoś analizy i podsumowania, jeżeli chodzi o wyniki, bo wiadomo, że wyniki są w sparingach sprawą drugorzędną. Najważniejsze jest właśnie zgranie zespołu, rywalizacja, selekcja tych zawodników i wszystko jest do tego dostosowane, żeby jak najlepiej ten zespół funkcjonował i wyglądał właśnie w meczach ligowych. Radomiak do pierwszej ligi wraca po 13 latach przerwy. Władze klubu oraz trener Dariusz Banasik podkreślają, że nie chcą w nowych rozgrywkach grać wyłącznie o utrzymanie. Jesteśmy Beniaminkiem i na pewno dla nas to jest nowa liga, tak? Dla większości zawodników, chociaż zawodnicy, którzy do nas doszli, to są w większości zawodnicy, którzy już w tej lidze grali. Natomiast no, nigdy nie wiadomo, jak w tej lidze się zaprezentujemy. Natomiast chcielibyśmy na pewno to, co już mówiłem w większości wywiadach, coś w tej lidze znaczyć, tak? I osiągnąć. Wiemy, że zmienił się system tutaj rozgrywek, wiemy, że więcej zespołów ma teraz szansę rywalizować o ekstraklasę, natomiast na ten początek tutaj moim zadaniem to jest przede wszystkim zbudować mocną drużynę, która jest w stanie powalczyć o wyższe cele. Natomiast no, co będzie, to sami jesteśmy po prostu ciekawi. Pierwszym ligowym rywalem Zielonych będzie GKS Tychy. Jest to bardzo mocny rywal. Można powiedzieć, że dosyć dobrze znam nawet ten zespół, bo już wiele razy rywalizowałem właśnie z GKS-em Tychy, też jako trener, też z trenerem Tarasiewiczem parę razy graliśmy i tam dosyć długo już pracuję i mało rzeczy zmienia, czyli to jest rywal trudny, ale też taki do przewidzenia, tak, bo jest mała rotacja w składzie, są zawodnicy, którzy raczej grają na tych pozycjach już gdzieś dłuższy czas. Natomiast uważam, że to jest zespół dobrze prowadzony, mocny fizycznie przede wszystkim i bardzo doświadczony. Jest tam sporo zawodników, którzy mają w tej chwili no, występy nawet w kadrze narodowej, tak, i w ekstraklasie, czy gdzieś za granicą. I na pewno doświadczenie to jest mocny argument, natomiast no, my mamy swój stadion, swoich kibiców, swoją drużynę, no też jesteśmy Beniaminkiem, który można powiedzieć gdzieś tam będzie chciał zaskoczyć przeciwnika. Pierwszy gwizdek sędziego zaplanowano na sobotę na godzinę 18:00. Relację telewizyjną z tego pojedynku przeprowadzi stacja Polsat Sport Extra.